Dobry, panowie i panie. Dzisiaj mamy 15 września. No i zaczynamy siew jęczmienia ozimego. Mamy naszego horszyka. Tam jest mały, z małym fentem. Robiliśmy próbę kręconą. No i zaczynamy pikować te ziarenko. Najpierw jedź pomału trochę, nie? Jedź pomału, ja zobaczę, jak to wyłazi. No i mamy tak. Wałek dogniatający, dwa rzędy talerzy, wysiew nawozu, wałek dogniatający. Co? Zacznij na rajemnie. Po jajkach mnie chciałeś znacznikiem przejechać? O! Skurwem, cyn. Normalnie. No i dobra. I siejemy. Zaczynamy, próbujemy. 6 metrów jeden przejazd. Coś mnie tu te pazurki bardzo sterczą wysoko, brzydko. Nie podoba mi się to. Gdzieś chyba wczoraj zapudrował delikatnie. No i dobra. Będziemy patrzeć, co to się dzieje się. To Fenuś jeszcze pojechał manitką pozbierać kamyczki, bo są takie okazałe, dorodne. Jeszcze zmiana przewodów. Coś nie po ręce, nie po nodze, nie pasowało. To na razie na spokojnie tak rusz, nie? Zadyma. No i dajemy od razu saletrę szóstkę. Polifoskę szóstkę, jakieś 150 podkorzeń na hektar. To dosyć dobra ziemia jest, to trochę tego nawozu mniej wystarczy. No leć. No i tak sobie jakby pofrunął ładnie. Zadymę zrobił. No i co wy mówicie? Ładnie to wygląda, nie? Jest uprawiony dosyć ładnie. Nie wiem, jak to będzie widać, bo to słońce świeci. Ogólnie to ciepło. Mamy krótki rentawek. Tutaj taka piaskowatość. Nie, to nie jest piaskowatość. Dobra ziemia jest. Ogólnie. No ale tu już o 5 metrów dalej mamy glenę i to dość ciężką. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda tutaj, gdzie te ziarka są. Trzeba tu rozkopać. To już mi się nie podoba, bo jest za głęboko. Tu nie widzę. Dopiero tu się ziarko pokazało. To jest ziarko. Kuźwa, za głęboko. No. Jednak trzeba wypłycić go. Jest troszkę za głęboko. No, tak to wygląda. No, tam od razu poprzeczniaczek odsieje, bo tu mamy tak wzdłuż drogi. No. I ciśnie, o, trochę zakopcił. No, ale tu znowu na glinie jest. Na glinie ziarko leży na wierzchu, patrzcie. Widzicie? Na glinie jest za płytko, ale to miejscami tylko w sumie. No, ciśnie jak szalony.
kamyczki powyciągał. Trzeba zabrać menhira, bo później przypadnie w kombajn w udziale jakiś. Akurat pięknie pasuje do dziury. No, ósemeczkę zawinie. Jest trochę kręcenia z tym, bo to trzeba zajeżdżać. Są właśnie uroki ciąganych siewników. Tak to wygląda. Tam sąsiad 16-14 orze jakimś tam PHX-em na 5 skibów. Też tam ciężką ziemię miał. Ja mu tam kosiłem, to takie fajne, wylegnięte było. Zenia jedzie tarpanem. Jedzie zaraz po trąbie. Ładnie to tu jest. Powiem wam, że będzie z tego chyba jaki jęczmień na browary. Jedni mówią, że za szybko, a ja mówię, że im wcześniej, tym lepiej. Co ma wisieć, nie utonie. Jak ma urosnąć, to i tak urośnie. Także co będę wam tu więcej ględził, moi drodzy parafianie. Jak to trzeba się brać za robotę. Idę, bo mam jeszcze trochę do pogrzebania przy pługu. Ma przyjechać klient i zabrać klamota. Także bawcie się dobrze. Miłego popołudnia życzę, bo to chyba już będzie anioł pański gdzieś koło południa. No, także bawcie się dobrze. Bądźcie zdrowi i trzymajcie się ciepło. Pozdrawiamy. O, dzisiaj mam rękawiczkę, bo grzebałem w oleju, to mnie trochę manicure i pedicure by mi się zrobiło. O, kurczaki. Kamyka znowu następnego znalazłem. Dobra, na razisko.